Chwała Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już zajmujmy swoje miejsca. Ktoś tam jeszcze jest na zewnątrz, chodźcie, przychodźcie, słuchajcie, zapraszamy. Tutaj po drodze wujek Marcin sprzedaje bileciki. Żartuję oczywiście. Halleluja, Pan jest dobry. On nam daje wiele radości. Ja wierzę, że będziemy mieli dobry czas, słuchajcie, bo zgromadzilibyśmy się w wolny dzień, w spokojny dzień. Wierzę, że to będzie radosny również dzień. Pan dał nam swoją łaskę, abyśmy mogli być tutaj razem i wierzę, że każdy z nas, przychodząc na to miejsce, miał w sercu to pragnienie i dalej to pragnienie ma, by spotkać się z Bogiem, by podziękować Mu za Jego dobroć, za to, że On jest z nami, za to, że On jest z Tobą, za to, że On nie opuszcza Ciebie, ani mnie, ani nikogo z nas, żadnego swojego dziecka w żadnej chwili i dzisiaj jest pomiędzy nami. A dzisiaj jest szczególny czas, bo dzisiaj Go razem uwielbiamy. Razem Go uwielbiamy, a Słowo Boże obietnicy mówi, że Pan mieszka w chwale swojego ludu. Więc bracie i siostro, Pan może nas dotknąć w inny sposób, gdy mamy swój osobisty czas, czas w modlitwie, mamy z Nim indywidualną społeczność. On przychodzi, On do nas mówi, On nas dotyka, Jego obecność przychodzi, ale gdy Go razem uwielbiamy, z innej strony tak troszeczkę przychodzi. Inaczej. Halleluja, więc naprawdę korzystajmy na wszelkie możliwe sposoby, by bliżej przychodzić do Pana, by poznawać Go, by przebywać przy Nim, bo gdy jesteśmy przy Nim, wszystko się prostuje, wszystko się układa, więc za chwilę będziemy się modlili, zanim zaczniemy śpiewać i grać. Również wszystkich tych, którzy oglądacie nas przez internet, pozdrawiam serdecznie, przyłączcie się do nas, uwielbiajcie Pana, a Boże błogosławieństwo niech będzie z Wami. A my zawołajmy w modlitwie. Boże nasz Wszechmogący, jesteś dobry. Panie, jesteś dobry i się nie zmieniasz. I naprawdę dziękujemy Ci za to, że możemy być uczestnikami, Panie, tej dobroci. Że możemy, Panie, na co dzień doświadczać Twojej dobroci, Twojej miłości, Twojej łaski. Panie, tego, że Ty jesteś przy nas. Boże nasz, dziękujemy Ci, że Ty się nie zmieniasz. Że do Ciebie możemy przychodzić, Panie, z wszelkimi pytaniami, z prośbami, z wołaniami. Że, Panie, od Ciebie możemy otrzymywać, wierzyć i otrzymywać, Panie, uzdrowienie, Panie, mądrość, błogosławieństwo, wszystko to, czego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Panie, za to miejsce, za ten czas. Ja dziękuję Tobie za każdą osobę, za każdego, Panie, za każde Twoje dziecko, które, Panie, jest na tym miejscu, które uczestniczy w tym nabożeństwie, za wszystkich tych, Panie, którzy uczestniczą, oglądając nas w przekazie internetowym. Boże przecudowny, daj nam teraz mieć czas dobry z Tobą. Naprawdę wszystko Tobie poddajemy. Prosimy Cię, Ty przejmij, Panie, kontrolę i niech Twoja wola się dzieje jak w niebie, tak i na ziemi. A my się chcemy poddać Tobie, chcemy słyszeć Twój głos. Prosimy Cię, Duchu Cudowny i Wspaniały, Duchu Święty, przydawaj nam wszelkiej mądrości, byśmy wiedzieli, jak się poruszać, bo chcemy, Panie, iść dalej. Chcemy iść dalej, chcemy zanurzać się głębiej. Dlatego, Panie, jeśli jest jakakolwiek przeszkoda, prosimy Cię przez swoją wielką łaskę i miłosierdzie, przebacz nam nasze grzechy, odpuść nam, Panie, nasze winy. Niech każda przeszkoda będzie złamana, a my, Panie, w wolności chcemy przyjść do Ciebie ze szczerym sercem, wielbią i wywyższając święte Twoje imię. Błogosław całe to spotkanie, całe to nabożeństwo i przyjmij wszelką chwałę i cześć. Halleluja, halleluja, amen. A my wielbimy i wychwalajmy Pana Boga naszego. Kiedy wieczny dzień zaświta, czas już zakończy się, kiedy z grobu Pan zawoła wszystkich sam. Miliony muszą stanąć przed trąbą z wszystkich ziem, a gdy swoich Pan zawoła, będę tam. Gdy swój wierny Pan zawoła, gdy swój wierny Pan zawoła, gdy swój wierny Pan zawoła, przez zasługę mego Zbawcy będę tam. Gdy zapłonie świat płomieniem sądu w strasznym pańskim dniu, wrogą swoim idzie precz, Pan powie sam. Lecz się mile do tych swoich, co są po prawicy,
widzimy Bożą broń. Ciele stworzenia świata w życiu Tym, którzy życiem głoszą Bożą jedność, a nie wzrok, lecz wiara wiedzie im. Przez wiarę Ojcom wyszli przez świat, obietnice piastują w sercach swych, że z
zacznij krok. Wszystkich plemion, wszystkich ras, języków wspólna pieśń. Kiedy zbierze się wśród radości by Barankowi oddać cześć, oblubienica wraz. Jak potężnej wody szum i grzmotów huk, tak śpiewa Jego lud. Alleluja, alleluja. Tylko Pan wszechmocny jest. Alleluja, alleluja. Bo nasz Pan, nasz Bóg władzę wieczną ma. Wtedy skończy się wszystkich bitew czas. Odpocznienia przyjdzie czas i uczty wielki dzień. Jak potężnej wody szum i grzmotów huk, zaśpiewa Kościół Twój. Alleluja, alleluja. Tylko Pan wszechmocny jest. Alleluja, alleluja. Bo nasz Pan, nasz Bóg władzę wieczną. Alleluja, alleluja, alleluja. To nasz Pan. Pewnie tego dnia rozgłaszamy by jak najwięcej było nas zbawionych z więcej chwał. Wtedy zawsze głośny hymn, potężny chór zaśpiewa Panu chwał. Alleluja, alleluja. Wspominam dziś męczeństwa dzień, gdy Jezus się piał za mnie tam i widzę rany dłonie Bóg, Zbawiciel mój na krzyżu zmarł. I z krzyża uwielbiaj Boga.
Yeah.
biegnę, już biegnę do Ciebie, Jezu mój. Już biegnę, już biegnę do Ciebie. Dołączę do zbawionych wśród bogatych.
Jego wieść. Chwała Bogu, który życie mi darował sam. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty jest nasz Pan.
Nasz, tak, z Tobą jesteśmy bezpieczni, z Tobą czujemy się bezpiecznie. Panie nasz, dziękujemy Ci, że Ty nas odnalazłeś, że Ty nas ocaliłeś, Panie, że Ty dałeś nam cudowne życie, że Panie, każdego dnia jesteś z nami, że Panie, otwierasz przed nami drzwi nowych możliwości, Panie, gdy idziemy za Tobą, gdy Panie, przychodzimy do Ciebie w wierze. Ty, Panie, na kartach swojego słowa, Panie, pokazujesz nas, jak bardzo nas kochasz. Panie, jak wspaniale zaplanowałeś naszą przyszłość. Panie nasz, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy dziełem przypadku, ale Ty zaplanowałeś i stworzyłeś nas, Panie, na obraz i na podobieństwo swoje. Jak powiedziałeś w swoim słowie, że nawet dni życia naszego zaplanowałeś, Panie, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I Ty, Panie, chcesz, byśmy weszli na drogę Twojej prawdy, na drogę Twoich praw, na drogę Twoich ustaw i podążali, Panie, i podążali, byś Ty mógł, Panie, czynić wszystko to przez życie nasze, co chcesz, Boże nasz. Naprawdę, naprawdę jesteśmy tacy wdzięczni Tobie. I teraz stojąc tutaj, Panie, i wielbiąc Twoje święte imię w pieśniach, Panie, naszą muzyką, Boże nasz, mówimy przez to, że Cię kochamy, że jesteś drogi dla nas, że jesteś cenny dla nas i Panie, naprawdę chcemy się od Ciebie uczyć, chcemy Ciebie poznawać, chcemy Ciebie doświadczać, chcemy po prostu być z Tobą i blisko Ciebie. Chwalimy Cię, wywyższamy i błogosławimy. A teraz, Panie, prosimy, byś Ty błogosławił słowo, które będzie głoszone. Panie, Twoje słowo, niech ono będzie od Ciebie, niech ono będzie prosto z nieba, Panie, na ten czas, dla tej społeczności. My błogosławimy, Panie, pastora, który będzie je przekazywał. Daj, Panie, by słyszał Twój głos, by, Panie, mówił to, co Ty chcesz, aby było powiedziane. A nam daj serca otwarte, Panie, serca czułe, byśmy przyjmowali, Panie, i daj nam również umysł, dawaj nam mądrość, cudowny Święty Duchu, dawaj nam, aby tylko to słowo nie tylko padało do serc, ale również dotykało nasz umysł, przemieniało nasze myślenie, nasze mówienie. Panie nasz, poddajemy się Tobie, i wywyższamy Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś taki dobry, Panie, błogosławimy też dzieci nasze, za to, że nam je dajesz, za to, że, Panie, rozwijasz rodziny, że budujesz rodziny. Panie, wiemy, że mamy wakacje, ale chcemy błogosławić dzieci, nie tylko, że idą na szkołę niedzielną, ale, Panie, tak jak jest, błogosławimy je, Panie, w Twoim imieniu i prosimy Cię, byś dawał również im, Panie, rozumieć i poznawać Twoje słowo, by, Panie, ich charaktery się kształtowały, byś mógł używać ich, by to było, Panie, nowe pokolenie, Panie, które będzie przyobleczone Twoją chwałą, spragnione Ciebie, Panie, kładące wszystko na jedną kartę, idące za Tobą. Halleluja, błogosławimy, Panie, nasze dzieci. A Tobie oddajemy cześć i wszelką chwałę. Jesteś dobry, cudowny i, Panie, godny wszelkiego uwielbienia i wszelkiej czci. A cześć i chwała niech będzie oddana Tobie, Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja, amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak: to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Mam takie ogłoszenie, kochani, a ono brzmi: przybliżył się koniec wszystkiego. Wierzycie?
Tak mówi Słowo Boże. A więc czytajmy Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, od 7 do 11 wersetu. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi Słowa Bożego, tym słowom, które przeczytaliśmy, które to słowo wyprzedza zdecydowanie, wyprzedza współczesne wiadomości, które do nas docierają. A więc przybliżył się koniec wszystkiego. Czy gazety już o tym piszą? Nie, jeszcze nie piszą. A Słowo Boże już mówi. Wyprzedza te współczesne gazety i mówi, że przybliża się koniec wszystkiego. Bracia i siostry, już nadszedł czas. Nadszedł czas, abyśmy przyzwyczaili się do złych wieści, które nadchodzą. Mianowicie doniesienia wojenne, drożyzna, głód, wrogość, bezprawie. To zaczynamy słyszeć coraz częściej. My jakby czekamy na to, żeby wróciły takie czasy, kiedy nie podawano tak dużo tych złych wieści. Ale one się wydarzają, więc są podawane. Kochani, ja powiem wam szczerze, któregoś dnia do żony swojej powiedziałem, czekam już na takie wiadomości, w których powiedzą, że oto z pieca wielkiego spuszczono surówkę. Jak to było za czasu socjalizmu. A to o kurach coś było, to o gospodarzach i że surówka znów spuszczona z wielkiego pieca. Ale nie ma już takich informacji. Są zupełnie inne. I Słowo Boże nam mówi, żebyśmy my już się przyzwyczaili do takich wieści, bo one będą nadchodzić coraz częściej. Jedyną dobrą nowiną, jaka jest dzisiaj, to jest to, że jeszcze można uratować się od wiecznego potępienia. To jest dobra nowina. Możemy się uratować. Poprzez co? Poprzez opamiętanie, poprzez odrodzenie duchowe i życie w posłuszeństwie Ewangelii Chrystusowej. To są te trzy cechy, które muszą nas cechować, abyśmy byli wyratowani, abyśmy byli niepognębieni, nie wrzuceni w otchłań, ale weszli do Królestwa Bożego. 2 Koryntian, 5 rozdział, 20 werset mówi tak. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Prosimy was, bracia i siostry, pojednajcie się z Bogiem. Koniecznie i czym prędzej trzeba pomyśleć o ratowaniu własnej duszy. Jana 3 rozdział, 3 werset mówi tak.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czy jesteśmy na pewno na nowo narodzeni? Że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, że przyjęliśmy Jego słowo zbawienia. To jest prawda, to jest fakt. Że przyjęliśmy chrzest, wstąpiliśmy w przymierze z Panem. Ale ja nie o to się pytam. Ja się pytam o to, czy my jesteśmy na nowo narodzeni. Jakie są cechy nowonarodzenia? Jeśli ktoś ci nadepnie na odcisk, to co? To oddasz mu tym samym albo jeszcze lepszym? Czy będziesz cierpliwy i w miłości przyjmiesz tego, który to zrobił? Czy jesteś dla ludzi miłym, serdecznym, pełnym miłości? Czy jesteś dla nich przykry? Słowo Boże nam mówi, przeczytaliśmy przed chwilą, wszystko dobiega do końca. A my jacy mamy być? Bądźcie roztropni i trzeźwi. Czy jesteśmy ludźmi myślącymi o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych? Czy rozważamy, co jeszcze trzeba naprawić w naszym życiu? Czy może brniemy w błoto grzechu? Mnóstwo spraw, nawet takich całkiem dobrych spraw, chce zająć naszą uwagę i zabrać nam czas na społeczność z Bogiem. Bo świat coraz bardziej jednoczy się. W tych czasach, w których żyjemy, świat coraz bardziej jednoczy się w odrzucaniu Boga. I wytwarza takie odczucie, że ludzie całkiem nieźle radzą sobie bez Boga. Całkiem nieźle sobie radzą bez Boga. I chcą, aby wszyscy doszli do takiego wniosku. Najlepiej, żeby wszyscy wierzący też doszli do takiego wniosku. Że w życiu można sobie poradzić całkowicie bez Boga. I to całkiem dobrze sobie poradzić. Bo przecież co? Świat funkcjonuje. Mamy wszystkie środki do funkcjonowania świata. Możemy sobie poradzić, a jak zachorujemy, to co zrobimy? No pójdziemy do lekarza, jak wszyscy. Czy rzeczywiście jesteśmy zdani całkowicie na życie w tym świecie bez Boga? Nasze osobiste grzechy sprawiają, że tak jak Adam i Ewa, uciekamy i ukrywamy się przed Bogiem. Potrzebujemy coraz większej porcji rozsądku i trzeźwości, abyśmy nie dali się oddzielić od bliskiej więzi z naszym Panem i mogli się modlić, jak czytaliśmy. Jeśli nie damy się odciągnąć od wieści i kontaktu z Bogiem, to będziemy mogli się modlić. Ale jeśli damy się odciągnąć, to nie będziemy się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Czy mamy miłość jedni ku drugim? Ale to nie wystarczy mieć miłość jedni ku drugim. Trzeba mieć gorliwą miłość jedni ku drugim. Biblia mówi w Mateusza 24 rozdziale 12 wersecie, ponieważ bezprawie się rozmnoży, to jaki będzie efekt, jak bezprawie się rozmnoży? Miłość u wielu oziębnie, ale zwróćmy uwagę, nie u wszystkich oziębnie, ale u wielu oziębnie. U których oziębnie? Którzy żyją w bezprawiu.
Dlatego musimy się nauczyć żyć według Bożego prawa, według Bożego słowa, według Bożej rady, według Bożego napomnienia, według tego, co mówi do nas Duch Święty. Czy rzeczywiście jesteśmy uczuleni na głos Ducha Świętego? Jeden z proroków, z małych proroków powiedział: wejdę na szczyt, na wieżę. Po co? Żeby sobie tak spojrzeć na świat, jaki piękny świat, jak daleko widać? Będę nasłuchiwał, co powie do mnie Bóg. Wejdę wysoko, żeby słyszeć, żeby dobrze posłyszeć, oddzielić się od tego hałasu wokoło. Tam na wieży już go nie słychać, ale posłyszę Boga, który będzie do mnie mówił, a ja mam być gotowy, żeby słyszeć Jego głos. Dlatego, ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Serca ludzi opanowała w obecnych czasach nienawiść. I to w różnej postaci. A usprawiedliwiana jest ona hasłami walki o wolność i lepszą przyszłość. Widzimy to jak na dłoni, kiedy spojrzymy na piewców tolerancji i równego traktowania. Jak ci ludzie tępią i wyrzucają ludzi z powodu ich przynależności. Różnej przynależności. Jak kiedyś z szacunkiem traktowało się ludzi religijnych, a dzisiaj wyśmiewa się, wyszydza się ich, odrzuca się ze społeczności. I to w imię równego traktowania. Równego traktowania grzeszników, którzy żyją w grzechu i nie chcą z nich wyjść. Ale nierównego traktowania ludzi, którzy chcą żyć sprawiedliwie. Ich mowa o równości i sprawiedliwości i solidarności jest pustą mową. I chyba nawet sami nie słuchają tego, co mówią. Bo człowiek, gdyby chociaż zwrócił uwagę na to, co mówi, to by zauważył, że jest to bez sensu. Ale nie słuchają. Łukasza 6 rozdział, 27 i 28 wersety mówią tak. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Czy robimy to? No bo modlimy się za tych, którzy są dla nas mili. Ale jeśli nie są dla nas mili, to przestanę się za niego modlić. Taki niemiły człowiek, nie będę się o niego modlił. Źle mi odpowiedział, źle na mnie spojrzał, nacisnął w to miejsce, gdzie nie trzeba, przestaję się za niego modlić. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. A dalej czytaliśmy na początku: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Może się zastanawiamy, skąd w tym wezwaniu apostolskim dotyczącym końcowych czasów wziął się wątek o gościnności. Oczywiście z objawienia Bożego. Że ludzie przyzwyczajeni do komfortu pozamykają się w swoich wygodnych domach i mieszkaniach. To Bóg zapowiada, że tak będzie,
I tak jest. Jak wielkie zdziwienie w zachodnim społeczeństwie wywołało to, że do tej pory nie utworzono u nas obozów dla uchodźców. I wielu Polaków gości w swoich domach i mieszkaniach. A Słowo Boże mówi w Hebrajczyków 13:2: gościnności nie zapominajcie. Bracia i siostry, pamiętacie o gościnności, czy już zapomnieliście? Kiedy ostatnio ugościłeś kogoś? No właśnie. Zadajmy sobie to pytanie i nie odpowiadajcie komuś, kto obok nas siedzi. Sobie dajmy odpowiedź. Sami sobie dajmy odpowiedź. Nie pytajmy kogoś, zapytajmy siebie. Gościnności nie zapominajmy. A my obserwujemy gotowość wśród braci i sióstr w tym zakresie w naszym kraju. Ważne jednak jest to, abyśmy robili to bez szemrania. Abyśmy robili to bez szemrania. Mamy mieć otwarte serca. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, mówi Słowo Boże. I oryginał mówi, rozszerzcie i wy wasze serca. Rozszerzcie i wy wasze serca. W jaki sposób? A Bóg w swoim słowie wyraźnie to mówi. W jaki sposób mamy rozszerzać nasze serca? Czytaliśmy na początku, usługujcie drugim. Tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Masz dary od Boga. Masz dary od Boga. Amen? Mam dary od Boga. To, co Słowo Boże mówi? Usługujcie drugim, innym, tymi darami, które od Boga otrzymaliśmy. Usługujmy im. Czy używamy naszych darów, które zostały przez Boga nam obficie dane? Czy używamy, aby usługiwać innym, aby innych błogosławić, aby innym pomagać? Dary Ducha Świętego. Boże dary. W chrześcijańskiej aktywności nachodzą nas różne mody i trendy. Docierają do nas różne zwyczaje, które ludzie zaczynają mieć. Zwykle wtedy zrzucamy się wszyscy w jedną stronę, aby jak najlepiej wykazać się przed Bogiem i ludźmi, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Niech zobaczą, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Aktualnie czymś takim jest na przykład pomoc Ukrainie. I na pewno to Duch Święty pobudził do tego wielu ludzi. Bo na pewno to Pan oczekuje od wierzących, aby okazali im serce. Sami jesteśmy często zdziwieni, że tak dużo ludzi pomogło i pomaga temu narodowi, który jest w trudnych chwilach. Różne niesnaski się tam zdarzają, ale i tak w większości ludzie pomagają. Pomagają im. A Słowo Boże mówi tak. 1 Koryntian, 7 rozdział, 7 werset mówi, lecz każdy ma własny dar łaski. Od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A 1 Koryntian, 12 rozdział, 28 do 30 mówi tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania,
niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Dacie odpowiedź? Czy wszyscy są apostołami? Nie. I tak dalej. Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar niesienia pomocy? No nie. Ale są tacy, którzy mają taki dar, inni, którzy mają inny dar. Oczywiście, jak mówi Rzymian 12:6, mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Mamy różne dary i wszyscy, nie wszyscy mamy robić dokładnie to samo. Pomoc dla innych jest wszechogarniająca i różne rzeczy obejmuje. I każdy działa według daru, który został ludziom dany. Tylko nie zakopujmy go w ziemi, tak jak ten jeden, który dostał jeden talent i go zakopał. A Pan przyszedł z długiej podróży, czy przyjechał i mówi, a ty co zrobiłeś z moim darem? Oto, Panie, zakopałem. Oto, co twoje, oddaję ci. Dobry sługa nie stracił daru. Czy tak? Zły sługa. Czy używamy nasze dary, aby pomagać innym? Czy używasz może daru Ducha Świętego, aby się pochwalić, żeby ciebie podziwiali? Bo niektórzy tak właśnie używają, aby być chwalonym. Pięknie śpiewasz. Stoisz, śpiewasz. Głowa wzniesiona do góry, a oczy do dołu. Głowa podniesiona, a oczy patrzą, jak ludzie reagują na to, jak ja śpiewam. Darów mamy używać po to, żeby usługiwać innym. Jeśli ze śpiewu ma być chwała wzniesiona, to dla kogo chwała? Oczywiście dla śpiewającego. No bo pięknie śpiewa, ładnie wygląda. Naprawdę, a głos jak dzwoneczki. Właśnie zwróćmy na to uwagę, co się z nami dzieje i jak używamy darów. Darów przecież, które dał nam Bóg. Jeśli kto mówi na przykład kazanie, niech mówi jak Słowo Boże. Nie możemy sobie mówić, bo tak akurat mi się widzi, tak akurat mi się wydaje, że powinno być powiedziane. Mamy mówić tak, jak mówi Słowo Boże. W czasach tak skomplikowanych jak teraz, aby powiedzieć coś właściwego, musimy najpierw wznieść się sercem i myślami ponad ziemię i uzyskać wygląd, ten wygląd człowieka, który siedzi w okręgach niebieskich, aby zacząć patrzeć z Bożego punktu widzenia. W Kaznodziei Salomona w pierwszym rozdziale powiedziane jest: nie bądź prędki w mówieniu. I niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem. Bo co? Bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Czy stosujemy tą zasadę? Aby nie chlapać językiem wszędzie i dookoła. Gdzie jest bardzo szybko wymawiane są słowa, tam nie unikniesz grzechu, mówi Słowo Boże. Nie unikniesz grzechu, bo słowa muszą być wypowiadane
kierownictwie Bożym, tym, co mówi Duch Święty. Oczywiście przy takiej dynamice zmian na świecie, jaka obecnie jest, język bardzo często nas bardzo mocno świerzbi, aby czym prędzej swoją mądrością podzielić się z całym światem. Patrzcie, jakie mądre rzeczy wymyśliłem. Posłuchajcie, jakie to jest mądre. Ale Biblia na takie okoliczności zaleca całkowicie inne podejście do sprawy. Księga Amosa, 5 rozdział, 13 werset. Przeto kto rozumny? Kto rozumny? No co, nie podniesiecie ręki? Kto rozumny? Tylko ja? No jeszcze parę osób tam nieśmiało podniosło rękę. Więc kto rozumny, niech milczy w czasie obecnym. Bo co? Gdyż jest to czas zły. Ten, w którym my żyjemy obecnie czasie, jest czasem złym. Co trzeba w takim czasie robić? Milczeć. A co ludzie robią? Krytykują wszystkich i wszystko dookoła. A wierzący ludzie mają milczeć. Jeżeli jednak pomimo wszystko chcemy się odezwać, to mówmy tak, jak Słowo Boże mówi. I wtedy wyjdziemy na mądrych. 1 Piotra 4,11 czytaliśmy. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby, co się stało? Aby we wszystkim był uwielbiony ten, co mówi. Był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jego jest chwała i moc. Dlatego jeśli mówimy, to mamy mówić tak, jak Bóg chce. Tak, jak Bóg nam wkłada to do naszych serc i umysłów. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Nikt z nas z natury swojej nie jest nastawiony na to, aby być sługą. Z natury swojej nikt z nas nie jest nastawiony, żeby być sługą dla innych. Jest wręcz przeciwnie. Każdy chciałby w jakiś sposób panować nad innymi, a przynajmniej nad sytuacją, w której się znajduje. Z tego też powodu pojęcie służby w dzisiejszym świecie uległo całkowitemu przemianowaniu i nabrało zupełnie nowego znaczenia. Służba to już nie jest służba. To już jest coś zupełnie innego. To słowo już ma inne znaczenie. Tak jak kiedyś znaczenie słowa biskup było inne, a znaczenie słowa biskup dzisiaj jest kompletnie inne. I my w naszym kościele powinniśmy używać tego słowa biskup, ale nie używamy ze względu na zmianę znaczenia tego słowa w obecnym czasie. To zupełnie co innego oznacza. Wiecie, co znaczy słowo biskup? Służący, sługa. A dzisiaj biskup to jest ktoś, komu się służy. Kogo się szanuje i wywyższa. To nie jest to znaczenie nowotestamentowe. Z tego też powodu pojęcie służby w dzisiejszym świecie uległo całkowitemu przemianowaniu. W obecnym czasie służby kojarzą się nam bardziej z jakimiś rozwiązaniami siłowymi niż
z rzeczywistym usługiwaniem. My znamy służby. Różne służby. Służba wojskowa, służba policji, służby. I to nie są ci, co służą, tylko to są raczej formacje siłowe. Dlatego Biblia też nie służą. Dlatego Biblia wciąż wzywa do prawdziwej służby. I to poczynając już od starszych zboru. Starsi zboru, czy wiecie, że macie służyć ludziom, którzy tutaj są zgromadzeni? 1 Piotra, 5 rozdział, 2 i 3 werset mówi tak. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Potrzeba nam uniżonego serca, a do tego w dzisiejszych czasach kto jest zdolny? Kto jest zdolny do tego, by mieć uniżone serce? Czy może jeśli coś mi powiedzą, to się od razu obrażę? Bo nie tak powiedzieli. I ja się pytam, kto tu jest sługą, a kto tu jest rządzącym? Musimy coś tu odwrócić, coś stoi na głowie. I trzeba z powrotem postawić na nogach. Widziałem kiedyś człowieka w jakichś wiadomościach, który szedł sobie dookoła Paryża, to wiele lat temu było, szedł sobie dookoła Paryża, ale nie na nogach, na rękach, głowę miał w dół. Czy to jest normalne chodzenie? Czy widzicie na ulicach wszystkich, że chodzą na rękach? Ja nawet na chwilę nie stanę na rękach. Ale niektórzy z was potrafią to zrobić. Ale czy przyzwyczajicie się do tego, żeby codziennie chodzić na rękach? Prawda, że to jest nienormalne? I ta cała sytuacja, która jest, musi być zmieniona, odwrócona. Wszystko musi stanąć z powrotem na nogach, głowa ma być do góry. A więc musimy nauczyć się służyć innym, a nie czekać, że inni będą służyć nam. Potrzeba nam naprawdę uniżonych serc. Jeśli ktoś w ostatecznych czasach przystępuje do służby w Kościele, niech to czyni w sile, której Bóg udziela. Tylko w sile, której Bóg udziela. Bo gdy będziemy służyli w oparciu o własne siły i porywy serca, to bardzo szybko, wkrótce się zniechęcimy, nie przysłużymy się chwale Bożej. Wcale się nie przysłużymy. A Słowo Boże, co mówi, czytaliśmy na początku? Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jego jest chwała i moc. Ludzie skłonni są bardziej chwalić siebie nawzajem. Zobaczmy, jak ludzie są podatni na to, żeby ich chwalono. Dlatego jedni drugich chwalą, żeby mieli o nich dobre zdanie. No, chwalił mnie, no to lubię go. A jak mnie nie chwali, to nie lubię go. Ludzie skłonni są bardziej chwalić siebie nawzajem, niż oddawać chwałę Bogu. Co świadczy o czym?
o kryzysie ich wiary. To świadczy o kryzysie ich wiary. Jeśli my nawzajem się tylko chwalimy, a nie oddajemy właściwej chwały Bogu. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 44 wersecie napisane jest tak. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Chwała. Jakiej chwały szukamy? Jakiej pochwały szukamy? Biblia zobowiązuje nas, abyśmy myśmy wszystko w naszym życiu dedykowali chwale Bożej. Czy jesteśmy tak nastawieni w naszym życiu, żeby Bóg cały czas miał chwałę? Jak coś mówimy, jak usługujemy w darach? Czy czekamy na to, żeby Bóg był uwielbiony? Czy naprawdę zależy nam na tym, żeby to Bóg miał chwałę z tego, co my czynimy? Bo przecież zdolności, które mamy, są od Boga. Zdrowie, które mamy, jest od Boga. Się pytam, co nie jest od Boga? Grzech i zło nie jest od Boga. A wszystko, co dobre, jest od Boga. A więc nasze umiejętności, które powodują, że możemy coś bardzo interesującego powiedzieć czy zrobić, są od Boga. I kto ma mieć chwałę? Oczywiście Bóg. A ludzie w tym świecie nie lubią tego, że się za wszystko chwali Boga. Wiecie, przypominam sobie z czasów socjalistycznych był taki humor. Przychodzi pewna babcia do sklepu i pyta się, czy jest coś tam zapytała, ocet, jest, chwała Bogu. A czy jest jakieś inne danie? No jest, to chwała Bogu. Babciu, nie mówi się tak, chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu, tylko chwała partii. No więc ta babcia się pytam, a cukier jest? Nie ma, chwała partii. Tak się to wtedy powtarzało. My musimy wiedzieć, kto ma mieć chwałę z tego, co my mamy. Naprawdę musimy wiedzieć. Bo to Bóg jest tym, który ma chwałę. I On nie odda jej absolutnie nikomu. Biblia zobowiązuje nas, abyśmy wszystko w naszym życiu dedykowali chwale Bożej. 1 Koryntian, 10 rozdział, 31 werset mówi, a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Siadasz do stołu i jesz. Czy myślisz kiedy, że to na chwałę Bożą jesz? No właśnie. Prawda, że bardzo często nie zastanawiamy się nad tym? Po prostu jemy. Czy pijemy? Zależy jeszcze, co pijemy. Ile procent ma? Albo na chwałę Bożą, albo i nie na chwałę Bożą. A więc zastanówmy się. Wszystko, co robimy, musi przynieść chwałę Bogu. Ludzie bezbożni nie są zainteresowani tym, aby oddawać chwałę Bogu. Jeśli w restauracji zobaczą ludzi, którzy przed jedzeniem skłaniają głowę, się modlą, wytykają ich palcami. Nie lubią ich. Jacyś dziwacy. Jacyś kwakrzy, czy jacyś inni. Powinniśmy więc zadbać o to, aby przynajmniej na ustach chrześcijan była chwała
nie jakiemuś narodowi, ani bohaterom, a przede wszystkim i zawsze chwała była oddana Bogu. Bo Bóg powiedział coś takiego. W Izajasza jest to zapisane w 48 rozdziale 11 wersecie. Przez wzgląd na siebie, czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię. A przecież mojej chwały nie oddam innemu. Kto to powiedział? Bóg. Bóg powiedział, mojej chwały nie oddam innemu. Więc jeśli chcesz chwały, zabierasz coś Bogu, a Bóg ci tego nie da. Nie dostaniesz tego. Dlatego bardzo często efekty naszego działania są takie mizerne, takie złe. Bo chcemy chwały, a Bóg ją zabiera, bo to jest Jego chwała. My mamy Bogu oddawać chwałę. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi oddać Bogu chwałę? Zobaczmy, z tych wersetów, które na początku przeczytaliśmy, wzięliśmy tylko kilka myśli, które wskazują nam, jak my mamy przed Bożym obliczem chodzić. Jak my mamy się zachowywać? 8 tylko punktów wymieniłem, a jest ich znacznie więcej. Ale zastanówmy się, czy rzeczywiście idziemy według tego, co Słowo Boże nam radzi. Czy jesteśmy otwarci dla innych ludzi, żeby im pomagać? Czy jesteśmy otwarci, aby darów naszych używać, żeby służyć ludziom? Czy w ogóle służymy ludziom? Czy oczekujemy, że to właśnie ludzie będą nam służyli? Bóg mówi, módl się, przyjdź do mnie. Wiele modlitwy, wiele siły. A co człowiek mówi? Niech się oni modlą, niech oni się modlą. Ja ich popieram oczywiście, niech się oni o mnie modlą. Słowo Boże inaczej stawia sprawy. Dlatego musimy się nauczyć służyć. Będziesz służyć innym, to i inni będą służyć Tobie. Taka jest prawda. Co chcesz, aby ludzie Ci czynili, to i Ty im czyń. Jeśli chcesz, żeby ktoś się za Ciebie modlił, to módl się o niego. Dary. Dary zostały przez Boga dane nie po to, żebyśmy je sobie mieli, ale po to zostały nam dane, żebyśmy mogli służyć innym. Czy jesteśmy gotowi służyć darami Ducha Świętego dla innych? Amen. Chwała Bogu. Amen. Powstańmy teraz, będziemy się modlić. Będziemy wzywać imienia Pańskiego i przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej. Panie nasz i Boże, jesteś wielkim Odkupicielem, wspaniałym Królem. To Ty nas przyprowadziłeś na to miejsce. To Ty nam dałeś taką cudowną łaskę, że zostaliśmy napełnieni Duchem Twoim Świętym, umiejętnościami wszelkiego rodzaju. Tak jak, Panie, Ty napełniłeś umiejętnościami wszelkiego rodzaju Izraelitów, którzy mieli wykonać dla namiotu, dla świątyni wszystkie te ozdoby, wszystkie te rzeczy, które miały się tam znajdować. Obdarowałeś ich darami, a oni zaczęli służyć tym. Ty nas też obdarowałeś. Naprawdę wieloma darami. Niektórych jednym darem, niektórych dwoma darami, niektórych wieloma darami. A my bardzo często, Panie, nie służymy innym tymi darami, które nam dałeś. A po to zostały nam dane,
żebyśmy potrafili innym służyć, żebyśmy mieli siły, aby innym służyć, żebyśmy mieli umiejętności, abyśmy innym mogli służyć. Daj nam, Panie, opamiętanie. Daj, byśmy wreszcie nie chodzili do góry nogami, ale byśmy stanęli w odpowiedniej pozycji przed Twoim obliczem i szli w Twoim imieniu. I wszystko, cokolwiek ludzie w naszym kierunku skierują, abyśmy scedowali na Ciebie, bo tylko Ty jesteś godny chwały i czci. Dlatego, Panie, zbawienie przyjmujemy z łaski, darmo od Ciebie, a Ty nam tak usłużyłeś, że oddałeś swoje życie, aby nas zbawić. Dlatego, Panie, dzięki Ci składamy, że zostawiłeś nam też tą pamiątkę, abyśmy ją czynili na Twoją chwałę. Na Twoją chwałę. Dlatego, Panie, prosimy, pobłogosław nas teraz, oczyś nas, omyj nas, uczyń nas godnymi, byśmy ręce nasze mogli wyciągnąć i spożywać ten chleb i pić ten kielich. A braci, którzy będą usługiwać przy tym stole, w Twoim imieniu błogosławimy. Niech usługują nam w Twoim imieniu, w Twojej mocy i pod Twoim namaszczeniem. Użyj ich, Panie, na swoją chwałę, abyś naprawdę był uwielbiony i z tego powodu, Panie, że możemy być przy Twoim stole. Pobłogosław nas teraz i poprowadź nas Duchem Twoim Świętym. I bądź wywyższony, Hosanna, Halleluja, Amen. Prosimy Was, bracia. Mamy ten zaszczyt i tę okazję, żeby dziękować naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. My wiemy doskonale, że On przyszedł na ten świat i oddał swoje życie za każdego z nas, ale On to zrobił zupełnie dobrowolnie, z łaski. Bo wiedział, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wywalczyć sobie zbawienia. Chociaż to myśmy zgrzeszyli, myśmy nabroili, ale tylko Jezus mógł zgładzić grzechy nasze. Dlatego będziemy teraz wspominać tamte dni, gdy Pan nasz oddał swoje życie za każdego z nas. Będziemy Go błogosławić i wielbić. I tak jak Jezus ze swoimi apostołami dzielił się chlebem i winem, my też będziemy dzielić się chlebem i winem. Przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Brat Marcin nas poprowadzi w modlitwie. Wspaniały Boże, jedyny Królu, cudowny Panie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, kiedy my możemy, stojąc przed Twoim tronem, Panie,
przychodzić, Panie, do Ciebie w uniżeniu i w pokorze, dziękując Ci, Panie, za to, że to Ty, Panie, nas stworzyłeś. Ty nas, Panie, postawiłeś tutaj, Ty nas, Panie, obmyłeś, Ty nas znalazłeś, Ty nas oczyściłeś, Panie, i Ty za nas umarłeś. Panie, dzięki Ci za to, że Twój Syn Jezus Chrystus nie został razem z Tobą, ale zszedł tutaj do nas. Stał się jednym z nas. On nas nauczał, Panie, pokazał nam, jak mamy żyć. I w końcu, Panie, On nam otworzył drzwi do Ciebie. On, pomimo, że był niewinny, On był czysty, jednak zabrał nasze grzechy, zabrał nasze winy, zabrał nasze słabości na krzyż i umarł śmiercią męczeńską. Śmiercią, którą my powinniśmy zginąć. To my powinniśmy, Panie, cierpieć, bo to są nasze grzechy. I za to się, Panie, przepraszamy. Ale, Panie, Ci dziękujemy, że Ty nas tak ukochałeś, Panie, że nas tak, Panie, umiłowałeś, że poszedłeś na krzyż. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś krzyż, Panie, bo krzyż Cię nie zatrzymał. Ty stałeś, Panie, Ty jesteś zwycięzcą. Ty szedłeś, Panie, do piekieł. Zabrałeś klucze szatanowi, zabrałeś, wyciągnąłeś niewolników, wyciągnąłeś tych, którzy byli tam uwięzieni, a tych, którzy uwierzyli. I my, Panie, my tutaj wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Królem, że Ty jesteś Panem i że to Ty, Panie, byłeś, jesteś i będziesz. I, Panie, dziękujemy Ci za ten czas, kiedy my możemy wspominać to, co Ty dla nas uczyniłeś. Twoją miłość, Panie, i Twoje zwycięstwo. Dziękujemy Ci, Panie, za ten chleb, Panie. Chleb symbolizujący Twoje ciało, jedyne prawdziwe, święte. Ciało, które zostało wydane za nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, że stałeś się naszym barankiem i wyjednałeś nam, Panie, zbawienie. Wyjednałeś nam, Panie, drzwi otwarte do domu Twojego Ojca. Błogosław, Panie, każdą osobę, która dzisiaj przystępuje do wieczerzy. Panie, jeżeli zgrzeszyliśmy, jeżeli, Panie, jesteśmy w jakiś sposób skalani, proszę, Panie, przebacz nam. Oczyść nas, Panie, bo my nie chcemy być nieczyści. My nie chcemy, Panie, nieczystymi rękoma i sercami przystępować do tej wieczerzy. Dlatego, Panie, wybacz nam. Panie, błogosław każdą osobę. Błogosław ten czas, Panie. A Tobie niech będzie wszelka chwała, cześć. Bo Ty jesteś naszym Panem, wspaniałym Bogiem. Amen. Thank you.
Kiedy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go, mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza, we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Brat Marian nas poprowadzi w modlitwie. Panie nasz i Boże, Ciebie wywyższamy, Ciebie uwielbiamy i Tobie oddajemy chwałę, Panie. Chwałę, która się tylko Tobie należy, naszemu jedynemu Bogu, Panie, Stwórcy Wszechmogącemu, Panie, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co ją wypełnia, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy taką możliwość, że możemy Ci oddawać chwałę, Boże. Bo tylko Ty jesteś godzien. Tylko Ty jesteś godzien tej chwały, Panie. Nikt inny, Panie. I dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że na Twoją chwałę posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby umarł za nas, Panie. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, Panie, z którego uczyniłeś baranka paschalnego. I tak jak nam Jezus przekazał, Panie, chcemy czynić to, co nam powiedział, abyśmy, kiedy zbieramy się w imieniu Jezusa Chrystusa, wspominali ten czas, kiedy On odkupił nasze winy, odkupił nasze grzechy i darował nam nowe życie, Panie. Dziękujemy Ci za życie, które mamy w Jezusie Chrystusie, Boże. I właśnie na tą pamiątkę wznosimy ten kielich, Boże, napełniony winem, który symbolizuje Twoją przynajświętszą krew przelaną za nas, Panie. Krew, która ma moc nas oczyszczać i usprawiedliwiać przed naszym Ojcem w niebie, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, za krzyż i za Golgotę, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu, że to Ty nas wybrałeś, Panie, i darowałeś nam nowe życie, Panie. I prosimy Cię, błogosław ten kielich, Panie. Błogosław i rozdziel nam między nami, Panie. Aby Twoje życie było uwielbione, Panie. Wywyższone na wieki, Panie. Tobie oddajemy chwałę. Chwałę, którą nikomu innemu, ale Tobie, Boże. Tobie, Panie, na wieki chcemy oddawać chwałę, Panie. Tu, teraz i na wieki, Panie. Tam, gdzie będziemy, Panie, z Tobą. Chwała Ci. Alleluja. Amen.
Panie nasz, Zbawicielu nasz, dziękujemy Ci, że mogliśmy się zgromadzić na tym miejscu w Twoim imieniu i że mogliśmy, Panie, wspominać tę pamiątkę, kiedy oddałeś swoje życie za każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci, że objawiłeś się w naszym życiu, że każdy z nas przeżył taki dzień, w którym, Panie, stanąłeś na naszej drodze, bo gdyby to nie nastąpiło, Boże, gdybyś stwierdził, że z powodu naszych grzechów nie warto się nami zajmować, wiedlibyśmy marne życie, w smutku, Panie, bezcelowe, bez sensu. Nic na nas zupełnie by nie czekało. Boże Wszechmogący, ale kiedy Ty objawiłeś się w naszym życiu, Ty pokazałeś nam, że my nie jesteśmy dziełem przypadku, ale że pochodzimy od Ciebie, od Boga żywego. Ty pokazałeś nam, Panie, że Ty chcesz, abyśmy spędzili całą wieczność u Twojego boku. I dałeś nam, Panie, Zbawiciela swojego, Jezusa Chrystusa. Zgładziłeś wszelkie nasze winy, Boże Wszechmogący, za co Ci dziękujemy i zrobiłeś to z łaski, Panie. I jest to jedyna droga, aby dotrzeć przed Twoje oblicze. Chwała Tobie, Jezu Chryste, na tym miejscu, na wieki. Amen. Amen. Prosimy grupę uwielbiającą. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń na chwałę naszego Pana. I w czasie śpiewania tej pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. W tym tygodniu będziemy mieli w środę nabożeństwo o godzinie 19, w piątek o godzinie 18, no i oczywiście w niedzielę o godzinie 10 rano tutaj i o godzinie 15 w Międzylesiu. Także zapraszam bardzo serdecznie na te nabożeństwa. Niech Was Bóg błogosławi. Śpiewajmy na chwałę Pana.
chwała Ci, Panie nasz i Boże. Ty jesteś jedyny, Ty jesteś wszechmocny, Ty jesteś naszym Królem, jedynym, Panie. Ty, Boże nasz, zgromadziłeś nas tutaj, bo Ty nas powołałeś do życia, bo Ty sprawiłeś, Panie, że mogliśmy przyjść i Ty wybaczyłeś wszystkie nasze grzechy. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś naszym Królem i Twoje Królestwo jest dla nas otwarte, a my jesteśmy Twoimi sługami i chcemy, Panie, być Twoimi sługami. Chcemy naprawdę wiedzieć, co to znaczy i dziękujemy Ci, że nam to przypominasz, że Ty, Panie Boże, pokazujesz nam, gdzie jest nasze miejsce, ale też pokazujesz nam, czym nas obdarzasz i żebyśmy używali wszystkie dary i talenty, które Ty nam dajesz i abyśmy używali je na Twoją chwałę, bo cokolwiek robimy tutaj, Panie, to jest od Ciebie, Panie, i to jest z Twojej łaski i nie należy to do nas, ale należy to do Ciebie, Panie. I dziękujemy Ci, Panie Boże, że możemy być tutaj i że możemy cieszyć się Twoją obecnością i że możemy być, Panie Boże, nawzajem dla siebie wspomożeniem, Panie Boże. I dziękujemy Ci, Panie nasz, że dałeś nam ten Kościół, że prowadzisz. Ty, Panie, powołujesz pastorów i starszych i inne, aby Tobie oddawały chwały, tylko Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszych pastorów, za pastorstwo Piotra i Leokadię, Panie, i błogosławimy ich w Twoim imieniu i dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty ich prowadzisz, że Ty ich namaszczasz. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś ich wzmacniał fizycznie i duchowo, abyś ich, Panie Boże, chronił, abyś ich, Panie Boże, dawał im to wszystko, co jest im do życia i do pobożności potrzebne. Niech będą błogosławieni. Dziękujemy Ci z całego serca za nich, Panie, bo wiemy, jak wiele pracy wykonują i jak wielki ciężar jest, Panie, na nich, ale też wiemy, że Ty ich wspomagasz i dopomagasz im we wszystkim. Chwała Ci, Panie nasz. Dziękujemy Ci też, Panie Boże, za naszego brata Eryka, za to, że Ty go podnosisz, że Ty, Panie Boże, go już uzdrawiasz, ale też wierzymy, Panie, i wołamy o niego, że uzdrowisz go całkowicie z tego wszystkiego, co jest w jego organizmie niewłaściwego, z tego wszystkiego, co jest niepotrzebne, co jest, zostało zniszczone, Panie, Ty odnowisz, że Ty wypowiesz swoje słowo, Panie, i wszystko zostanie tak przywrócone do stanu, który Ty, Panie Boże, stworzyłeś. Dziękuję Eryka, Panie, i prosimy Cię, abyś obdarzał go swoją wiarą, Panie, swoją mocą, swoją siłą, aby on, Panie Boże, nosił swoje ręce też do Ciebie i stał mocno, Panie Boże, i ufał Tobie z całego serca. Niech będzie błogosławiony. Błogosławimy też naszego brata Sława, który, Panie Boże, uwolniłeś z ciężkiej choroby, Panie Boże, którego przeprowadziłeś przez operację i którego teraz też przeprowadzasz, Panie. Prosimy Cię, wzmocnij Radka. Dodaj mu siły, Panie. Dodaj mu swojej łaski i miłosierdzia, Panie, aby on się na Tobie opierał, aby on tylko Tobie ufał i tylko Tobie wierzył. I aby, Panie Boże, Twojej łaski i na Twoją chwałę, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy przychodzić tu jako Kościół i możemy wznosić nasze ręce i modlić się o wszystkich. I tak, siostra Bożena, dziękuję Ci, Panie, za Boże błogosławieństwo dla Ani, za to, że Ty ją posiliłeś, Panie, ale też prosi, Boże, abyś nadal ją wzmacniał i pokrzepiał. Boże, uwalniał z tego, co jest w jej organizmie. Dziękujemy Ci za nią, Panie. Brat Darek, prosi Cię o, Boże, o Twoje błogosławieństwo dla Hani. Panie, ona ma autyzm, ona jest chora. Według tego świata na nieuleczalną chorobę, na coś, na co lekarze rozkładają ręce. Ale Ty, Panie Boże, możesz ją uratować. Ty, Panie Boże, możesz ją uwolnić i wierzymy, że tak będzie, że kiedy wołamy do Ciebie, Panie, to Ty słyszysz wszystkie nasze wołania i wszystkie nasze prośby, Panie, i że przyjdzie ten moment, że na Twoją chwałę wzniesiemy pieśń, wniesiemy dziękczynienie za uwolnienie z autyzmu Hani. Dziękujemy Ci, Panie Boże. Brat Farzad bardzo Cię prosi, Panie, o błogosławieństwo w rozwiązaniu jego spraw związanych
z uzyskaniem azylu w Polsce. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś Ty te sprawy wszystkie pomógł załatwić, abyś Ty, Panie, otworzył odpowiednie drzwi, abyś Ty dał odpowiednim ludziom, Panie Boże, prowadzenie, abyś Ty, Panie Boże, dał przychylność tych, którzy będą o tym decydować. Wierzymy w to, Panie Boże, że to wszystko zostanie załatwione pomyślnie, ale też brat prosi o swojego synka Tekina, który jest w tej chwili na etapie ząbkowania i cierpi bardzo. Prosimy Cię, Panie, zabierz wszelki ból, wszelki niepokój, Panie Boże, daj temu chłopczykowi naprawdę spokój i daj, aby te zęby, Panie, wychodziły bez żadnych problemów i aby on nie cierpiał tak bardzo, jak teraz to jest. Siostra Agnieszka, Cię, Panie Boże, o prowadzenie w czasie egzaminów. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty będziesz i że będziesz to prowadził. Brat Adrian, Panie, o uzdrowienie z boreliozy. Panie Boże, prosimy Cię razem z naszym bratem. Daj mu całkowite uwolnienie, daj, aby jego ciało zostało wzmocnione, aby wszystko to, co zostało zniszczone przez tą boreliozę, zostało odnowione, odświeżone, Panie. Aby nie było żadnych dolegliwości, aby brat mógł cieszyć się pełnym zdrowiem, pełnym, Panie Boże, uzdrowieniem, które płynie z Twojego serca, Panie. Dziękujemy Ci za niego. Brat Leszek i Joanna, proszę Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie podczas półkolonii dla dzieci, które oni organizują. Proszę Cię o ochronę, o to, aby nic złego się tam nie wydarzyło, o Twoje błogosławieństwo, o namaszczenie w czasie zajęć, które będą z dziećmi prowadzone dla opiekunów, Panie, dla tych wszystkich, którzy będą się tym zajmować, Panie. Prosimy Cię razem z nimi, to bardzo odpowiedzialna praca jest i dlatego, Panie Boże, że oni wołają do Ciebie o to, abyś to Ty poprowadził, abyś to Ty dał im mądrość, abyś to Ty, Panie, był wśród tych dzieci, wśród tych wszystkich dorosłych, którzy będą te półkolonie prowadzić. Niech będą błogosławieni. Marcin, Cię o błogosławieństwo podczas wyjazdu z całą rodziną na urlop. Nie, przepraszam, w czasie wyjazdu służbowego na Słowację. Dziękujemy Ci za to, że Ty chronisz, prowadzisz, że Ty błogosławisz i też, że Ty będziesz naszego brata prowadził i że ochronisz jego wyjście i wejście. Niech będzie błogosławiony. Brat Igor, prosi Cię, Panie Boże, o pracę. On potrzebuje pracy i dlatego, Panie Boże, woła do Ciebie. Wierzymy, że Ty, Panie Boże, dasz mu taką pracę, która będzie odpowiednia dla niego, która będzie, Panie Boże, dawała mu odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Chwała Ci, Panie Boże, za to. Bądź błogosławiony. Brat Roman, prosi Cię o błogosławieństwo dla siebie, dla brata Mariana i dla brata Zbigniewa w czasie wyjazdu, o błogosławieństwo, o ochronę, kiedy będą się udawać tam, gdzie mają pracować. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, abyś błogosławił ich wyjście i ich wejście, Panie Boże, i tą pracę, którą mają do wykonania, aby byli ochronieni tam i na Twoją chwałę pracowali. Dziękujemy Ci za to, Panie Boże, jedyny i dobry. I dziękujemy Ci też, Panie Boże, za nasz Kościół w Strzyżyńcu, za Twoją łaskę, za Twoje prowadzenie, za Twoją moc, którą tam okazujesz, za to, że to wszystko jest Twoja chwała i z Twojej łaski. I na Twoją chwałę ten Kościół wzrasta. I wierzymy, Panie Boże, że nadal będziesz błogosławił, że Boże, będzie, wszystko jest pod Twoją kontrolą i oddajemy to, Panie Boże, Tobie i poddajemy, Panie Boże, to Twojemu prowadzeniu i dziękujemy Ci, Panie Boże, że ten Kościół wzrasta i będzie nadal wykańczany teraz już od środka i Ty, Panie Boże, poprowadzisz w taki sposób finanse, że będą zaspokojone wszystkie potrzeby. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to. Dziękujemy Ci, Panie Boże, też za to, że Ty dajesz nam pokój w naszym kraju, że Ty dajesz nam łaskę życia w wolnym kraju, że Ty, Panie Boże, chronisz, że Ty, Panie Boże, nas cały czas zachęcasz do tego, abyśmy wołali
dbali o ten kraj, o tych, którzy rządzą, o tych, którzy wydają jakiekolwiek decyzje, Panie. Ty też ich, Panie Boże, pobudzaj do tego, żeby odpowiednio się zachowywali, odpowiednio, Panie Boże, decydowali. My ich błogosławimy w Twoim imieniu, Jezu Chryste, bo wierzymy, że tak należy robić, wiemy, że tak trzeba robić. Też prosimy Cię, Panie Boże, o Ukrainę, o to, żeby tam był Boży porządek, aby ta wojna, która tam trawi ten kraj, została zakończona, aby, Panie Boże, tam to wszystko zostało już zakończone, wygasło, Panie. Wierzymy Tobie, Panie, i ufamy, i wiemy, że tam jest mnóstwo osób, które do Ciebie wznoszą swoje ręce, które wołają do Ciebie i które pragną pokoju i pragną Twojego Bożego rozwiązania. Niech będą błogosławieni Ci wszyscy. Halleluja, Panie Boże. Dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień. Za to, że możemy się spotkać z Tobą i że możemy żyć na Twoją chwałę, ale też prosimy Cię, abyś błogosławił nas, kiedy będziemy do naszych domów się udawać, kiedy będziemy z naszymi rodzinami czy znajomymi spędzać czas, kiedy będziemy, Panie, ten dzień oddawać Tobie w pełni, Panie. Chwała Ci, Boże. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, bracia i siostry, i z Bogiem.